Błonie otrzymało prawa miejskie w XIV wieku. W granicach miasta znajduje się Łysa Góra, niewielkie, niezalesione wzniesienie, na którym w XII wieku znajdowało się ufortyfikowane grodzisko. Do dziś zachował się także wczesnogotycki kościół z cennym wyposażeniem, ufundowanym już w XIII wieku przez księcia Konrada II jako wotum za ocalenie z niewoli tatarskiej. Nad brzegiem meandrującej Bzury leży Brochów. W tutejszym kościele w połowie XVI wieku, otoczonym murem obronnym, wzięli ślub rodzice Fryderyka Chopina, a on sam 23 kwietnia 1810 roku został ochrzczony. Jego związek z tym miejscem upamiętnia popiersie ustawione na pobliskim skwerze. Gmina Czosnów leży nad brzegiem Wisły. Przy siedzibie urzędu gminy znajduje się park imienia Jana i Daćboga Czosnowskich, z którymi wiążą się początki tej gminy. Wędrując stąd na południowy wschód, dojdziemy do Palmir, gdzie mieści się dziś muzeum, miejsce pamięci Palmiry. W czasie II wojny światowej miejscowe lasy były świadkami masowych mordów. Stracono tu ponad 1700 osób. Ciekawe miejsca znaleźć można także na terenie gminy Izabelin, leśny ogródek botaniczny KPN, skąd prowadzi ścieżka dydaktyczna na Polanę Jakubów przy dyrekcji parku w Izabelinie. Campinos to gmina wiejska, od której wzięła swoją nazwę pobliska puszcza. Wznosi się tu kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z drugiej połowy XVIII wieku, wybudowany z miejscowego sosnowego drewna. W należącej do gminy wsi Granica działa niewielki skansen Campinoskiego Parku Narodowego. Z kolei wzdłuż asfaltowej drogi z Zawad w kierunku Łaz rośnie ponad 800 drzew, tworzących Aleję Lipową imieniem Fryderyka Chopina. Leoncin leży na północnych obszarach puszczy. Rozwinął się w ostatnim stuleciu wokół wybudowanego na wysokiej wydmie pod koniec XIX wieku neogotyckiego kościoła świętej Małgorzaty. Za kościołem na cmentarzu znajdziemy drewnianą kaplicę z 1789 roku, przeniesioną na to miejsce z Głuska. W gminie Leszno warto zwiedzić Zaborów, gdzie wśród starych drzew wznosi się kościół świętej Anny z 1791 roku. Ufundowali go Placyd i Karolina Izbińscy, herbu Prawdzic, upamiętnieni tablicą na murze kościoła. Świątynia ma salowe wnętrze o ściętych narożach, przykryte płaskim stropem. Większość wyposażenia, w tym ołtarze, pochodzi z XVIII wieku, ale są też drobne, starsze elementy, zapewne przeniesione z wcześniej istniejących kościołów. Łomianki to dziś sypialnia Warszawy. Od niedawna miasto, od 1989 roku, położone w zakolu Wisły, ale także dobre miejsce na krótkie ucieczki ze stolicy. W podłomiańskim Burakowie w sezonie letnim pływa prom do Tarchomina dla pieszych i rowerzystów. Z kolei w sąsiadującym Kiełpinie znajduje się wąskie rynnowe jezioro, uznane jako rezerwat przyrody, jezioro Kiełpińskie i rezerwat ornitologiczny, Ławice Kiełpińskie, gdzie można obserwować życie wielu gatunków ptaków. Szybki rozwój Ożarowa Mazowieckiego od 1967 roku, szczycącego się statusem miasta, nastąpił już w XX wieku. W pobliskim Ołtarzewie wychował się Janusz Kusociński, lekkoatleta, który zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1932 roku w Los Angeles. 13 kilometrów na zachód od centrum Warszawy leży gmina Babice, częściowo rolnicza, częściowo pełniąca funkcje usługowe. Centrum średniowiecznych Babic znajdowało się na wzniesieniu na zachód od dzisiejszego rynku. Przy rynku wznosi się barokowy kościół, wybudowany w 1728 roku dzięki fundacji kanclerza koronnego Jana Szembeka. Wewnątrz zachowały się XVII-wieczne ołtarze.